A to ostatnia seria, trzecia biegu na 200 metrów kobiet. Tor ósmy, Natalia Kaczmarek, AZS AWF Wrocław, obrończyni mistrzowskiego tytułu na tym dystansie. Tor szósty, Olga Pietrzak, AZS AWF IS Gdańsk. Tor piąty, Alicja Rajewska, AZS AWF Warszawa. Wrocław, przepraszam. Tor czwarty, ta, która legitymuje się najlepszym czasem w tym sezonie, 23.63, Martyna Kotwiła. Wicemistrzyni w zeszłym sezonie na 200 metrów i wicemistrzyni na 100 metrów z tego roku, Marlena Gola, Podlasie Białystok. I na torze drugim Justyna Paluch z AZS-u AWF Warszawa. Mocna obsada tego biegu, najlepszą życiówką i najlepszym wynikiem w tym sezonie legitymuje się Martyna Kotwiła na torze czwartym. Ona jako jedyna spośród tych uczestniczek zeszła poniżej 23 sekund przed rokiem, 22.99, w tym sezonie 23.63, minimum na mistrzostwa młodzieżowców Europy już wypełnione. Ona jest faworytką, ale Natalia Kaczmarek będzie chciała pewnie powtórzyć osiągnięcie z zeszłego sezonu i do złota na 400 metrów dorzucić także złoty krążek na metrów 200. Świetnie Kotwiła, ona już objęła wirtualne prowadzenie na wyjściu na finiszową prostą, jest najmocniejsza. Kaczmarek na szóstej pozycji, Kotwiła prowadzi, Gola na drugiej pozycji. Natalia Kaczmarek ściga konkurentki, ale czy wystarczy pary w nogach na finiszu? Tak, wystarczyłoby wyprzedzić trzy rywalki i wywalczyć medal brązowy. Sensacji nie było, niespodzianki nie było, wątpliwości najmniejszych również. Martyna Kotwiła, która w tym sezonie najszybciej biega spośród tych zawodniczek, które oglądaliśmy tutaj podczas Mistrzostw Polski w Lublinie na dystansie 200 metrów, wygrywa Marlena Gola znów ze srebrnym medalem, a przy okazji złamana ta bariera 23,80, czyli tego limitu na Mistrzostwa Europy Młodzieżowe. No i jeśli wiatr był odpowiedni, jeśli nie wiał zbyt mocno, no to ten wynik zostanie uznany jako oficjalny i pozwoli także Marlenie Goli pojechać do szwedzkiego Gävle, no bo o Martynie Kotwile już mówiliśmy, że ona dawno ten limit wypełniła. Co więcej, ten rezultat 23.53 to jest jej najlepszy wynik w tym sezonie. Marlena Gola uzyskała rekord życiowy na tym dystansie, podobnie jak i brązowa medalistka Natalia Kaczmarek.